W dniu dzisiejszym powiatowy inspektor sanitarny w suwałkach odmówił nam podania informacji o sytuacji w mieście. Prosiliśmy o ilość osób w kwarantannie, w nadzorze oraz ilość wykonanych testów na terenie działania suwalskiej jednostki. Nasz mail z zapytaniem, czy odnotowano w suwałkach przypadki złamania kwarantanny do chwili zamknięcia wydania, pozostał bez odpowiedzi. Tymczasem policjanci w całym kraju, w tym również suwalscy, wspierając służby sanitarne, sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu z dnia na dzień rośnie, informuje suwalska jednostka policji na swojej stronie internetowej. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby. Policja codziennie otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. Czytamy w notatce. Stróże prawa sprawdzają każdą taką informację. W większości przypadków osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji, jednak zdarzają się również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, którzy opuszczają miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób. Policja przypomina, że przepisy obowiązują również wszystkich przedsiębiorców. Apeluje też, o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, a te mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.